sprawa to kwestia tego, co powiedział prezydent Andrzej Duda w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Stwierdził bardzo krótko i dosadnie. Tutaj dokładny cytat. Była szansa zakończenia konfliktu z Komisją Europejską, no ale nie została wykorzystana i obarcza brakiem tego wykorzystania, brakiem wykorzystania tej szansy Solidarną Polskę. O tym też mówić będziemy i oczywiście wspomnimy także o Zbigniewie Ziobrze, który wczoraj dość jasno powiedział, że jego Solidarna Polska rozważa samodzielny, podkreślam, start w wyborach. Co dalej z Koalicją Zjednoczonej Prawicy? O tym też mówić będziemy. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam Państwa. Odbiór. Mam nadzieję, że Państwo są i że będą dobijać, mówiąc potocznie, do nas wczoraj z większej liczby. Raz jeszcze przepraszamy za lekkie opóźnienie, no ale niestety czasami z techniką człowiek nie wygra, chociaż ostatecznie udało nam się. Lex Obajtek, drodzy Państwo. Jak zmieniano przepisy, by władza Lotosu nie ponosiła odpowiedzialności? To jest pytanie, które sobie zadają tak naprawdę wszyscy od wczoraj. Członkowie władz Lotosu mieli według dziennikarzy Gazety Wyborczej nie ponosić odpowiedzialności za błędne decyzje. Takie zmiany w prawie przygotowali członkowie Rady Nadzorczej tej paliwowej spółki Skarbu Państwa, przypomnę, czyli pana, pani, mojej i wszystkich, którzy tworzymy polskie społeczeństwo. Nowelizację przeforsowała w Sejmie oczywiście większość Zjednoczonej Prawicy. To już jest druga zmiana, jak wspomniałam, która na korzyść prezesa Orlenu Daniela Obajtka ma działać. Zmiana, która zwraca uwagę, dotyczy artykułu mówiącego właśnie o ponoszeniu odpowiedzialności za błędne decyzje. Została ona przegłosowana tuż przed finalizacją fuzji Orlenu z Lotosem. Pytanie więc oczywiście, dlaczego akurat w tym momencie? Czy to jest tak, że polski urzędnik już za nic właściwie nie będzie ponosił odpowiedzialności w związku z tą ustawą i jakie ona ma konsekwencje dla Skarbu Państwa? Bo to jest najważniejsze pytanie. Na ten temat oczywiście dziś mówić będziemy. Będziemy też mówić z Januszem Steinhoffem o tym, że gaz jest najtańszy od 13 miesięcy. Tak. Nie mylą się Państwo, słysząc to, co mówię, od 13 miesięcy, ale okazuje się, że polskie górnictwo naftowe i gazownictwo Orlenu utrzymuje ceny. Koncern oczywiście się tłumaczy. Pani minister Moskwa zapewnia, że ci mieszkańcy spółdzielni, którzy otrzymali rachunki ponad 100% wyższe rok do roku, oczywiście będą mieli te rachunki zweryfikowane, że te podwyżki nie będą wyższe niż 40%, ale co się stało, to się nie odstanie. Gigantyczny bałagan, jeżeli chodzi o ceny energii w naszym kraju. Więc to jest rzeczywiście rzecz, nad którą trzeba się pochylić, bo dotyczy portfeli każdego z nas w tak trudnej sytuacji, także inflacyjnej. Andrzej Duda wczoraj w Davos bardzo dużo mówił o kwestiach związanych z Ukrainą, o kwestiach związanych z pomocą dla Ukraińców, także tą sprzętową, wojskową, humanitarną, ale oczywiście był także pytany o sytuację związaną z wypłatą środków z Krajowego Planu Odbudowy i z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Zapytany, jaką decyzję podejmie. Oczywiście nie odpowiedział wprost, ale stwierdził, że była już szansa na to, żeby zakończyć konflikt z Komisją Europejską. Wtedy, kiedy to jego projekt był procedowany, wtedy Solidarna Polska sprzeciwiała się zapisom proponowanym przez prezydenta. W związku z tym są sobie winni ci, którzy byli przeciwni projektowi prezydenckiemu. Tak stwierdził w dużym skrócie Andrzej Duda. Można więc wysnuć wniosek, że w dalszym ciągu nie ma zgody, jeżeli chodzi o właśnie obóz Zjednoczonej Prawicy i prezydenta, który jakby nie było, z tego obozu się wywodzi. Dodatkowym argumentem na trwający konflikt jest to, że Zbigniew Ziobro, no teraz pytanie, czy stąpa po kruchym lodzie, czy rzeczywiście gra wa bank, ale mówi wprost, że Solidarna Polska bardzo mocno rozważa i przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach. Ale zaznacza oczywiście, że Solidarna Polska jest także gotowa na koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Jak widać, nie tylko opozycja nie może się zdecydować, w jakim kształcie do wyborów pójdzie. Coraz większe kłopoty są także w Zjednoczonej Prawicy. Więc to są tematy, które dziś będziemy dla Państwa poruszać. Nie wszystkie, rzecz jasna. Parę smaczków jeszcze zachowałam na później. A już teraz pan premier Włodzimierz Cimoszewicz u Państwa. Zapraszam na to spotkanie. Ukraina zdominowała zasadniczo tą dyskusję, ale to nie jest tylko miejsce, gdzie będzie się rozmawiało o Ukrainie, choć na pewno będzie bardzo, bardzo dużo Ukrainy i dyskusji na temat tego, jak Ukrainę obronić, a potem jak Ukrainę odbudować, bo to też jest niezwykle ważne i to wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że to jest wielkie zadanie, no nie tylko Europy i nie tylko nas jako sąsiadów Ukrainy, wspierać Ukrainę w tym procesie odbudowy,
ale to jest po prostu zadanie świata. No, Wielka Brytania nie dysponuje wprawdzie czołgami Leopard, ma czołgi Challenger, ale już zdecydowana decyzja władz brytyjskich w tym zakresie, że to wsparcie dla Ukrainy z brytyjskiej strony pójdzie, to są także bardzo nowoczesne czołgi i na pewno będą dla Ukrainy dużym wsparciem, więc wielkie podziękowania i wielki ukłon dla władz brytyjskich, dla pana premiera Sunaka za tą decyzję. Ich partnerów, którzy też dysponują tymi czołgami. Jest cały szereg państw europejskich, które te czołgi w swoim zasobie mają i liczę na to, że sojusznicy po prostu po kilkanaście swoich czołgów oddadzą, dzięki czemu wierzę w to, że przynajmniej no, brygadę pancerną dla Ukrainy uda się sformować. No, oczywiście liczymy również na udział w tym Republiki Federalnej Niemiec. I bardzo miło powitać mi pana Włodzimierza Cimoszewicza, byłego premiera, byłego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, obecnie eurodeputowanego. Dzień dobry, panie premierze, czy się słyszymy? Czy wszystko jest tak, w porządku? Dzień dobry. Kłaniam się raz jeszcze, bardzo się cieszę. Panie premierze, bardzo wiele komentarzy pojawiło się wobec tego, co Andrzej Duda wczoraj mówił w Davos. Wielu uwagę przykuła wypowiedź dotycząca dostarczania pomocy zbrojnej dla Ukrainy, ponieważ pan prezydent opowiadał w Davos o tym, jak Polska, to jest oczywiście uproszczenie, ale zbierała tak naprawdę po swoich jednostkach czołgi dla Ukrainy, bo nie miała takowych w rezerwach. Następnie przekazała prawie wszystkie Stingery, jakie Wojsko Polskie w ogóle miało na stanie. Czy to jest odpowiedzialne, żeby prezydent kraju, zwierzchnik sił zbrojnych, dość wprost opowiadał takie rzeczy? Wydaje mi się, że nie. Kiedy Brytyjczycy zdecydowali się przekazać w najbliższym czasie kilkanaście swoich nowoczesnych czołgów, to wczoraj dowódca Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii powiedział, że to oczywiście oznacza osłabienie Wielkiej Brytanii. No, Wielka Brytania jest daleko, jest na wyspie, a mimo to rozumie, że osłabia nieco swoje zdolności obronne. Ja uważam, że przekazanie Ukrainie rozmaitych rodzajów broni, w tym także naszych czołgów, armatohaubic i tak dalej, było decyzją trafną, słuszną, no ale jest rzeczą oczywistą, że my w ten sposób osłabiliśmy swój obecnie posiadany potencjał i raczej o tym nie należy mówić, bo jest to sygnał wysyłany do Rosji, tak? My jesteśmy dzisiaj słabsi. No właśnie, prezydent wysyła sygnał do Federacji Rosyjskiej, jesteśmy słabsi. Zbieraliśmy właściwie po wszystkich jednostkach nasze czołgi. Jakie to może mieć realne pana zdaniem i czy w ogóle jakieś realne konsekwencje? Wie pani, ja mam nadzieję, że chociaż jest ryzyko rozlania się konfliktu rosyjsko-ukraińskiego poza granice tych dwóch państw, ja mam nadzieję, że do niczego takiego jednak nie dojdzie i że Polska nie zostanie zaatakowana. No ale w polityce i ci ludzie, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo kraju, muszą o tym pamiętać. Nie robi się niczego dla osłabienia swojego kraju, przynajmniej wizerunku kraju. Oczywiście mamy świadomość, że każdy ma wywiad, rozpoznanie wojskowe, że Rosjanie też wszystko starają się śledzić, ale niekoniecznie muszą mieć wszystko potwierdzone. Jak pani pewnie pamięta, parę lat temu w tych ujawnionych mailach pana Dworczyka były i takie, które zawierały informacje o produkcji zbrojeniowej, o zapasach i tak dalej, i tak dalej. Te maile trafiły w sposób oczywisty do rozmaitych krajów, w tym do Rosji i tam właśnie dowiadywano się, jaki jest stan zapasów wojskowych w Polsce, jakie są problemy związane z produkcją tego czy innego rodzaju uzbrojenia. Tak się nie postępuje. No, to robił jakiś pułkownik z jakimś ministrem, ale prezydent powinien być ostrożniejszy. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie ukraińskie, panie premierze, a teraz jeżeli chodzi o kwestie polskie, a przede wszystkim polskich oczekiwań w stosunku do pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Cytując klasyka, te pieniądze nam się po prostu należą. Co do tego nikt nie ma wątpliwości, ale wiemy, że od niemal dwóch lat Koalicja Zjednoczonej Prawicy nie jest w stanie porozumieć się ze Zjednoczoną Prawicą i wszystko wskazuje na to, że się nie porozumie. Przynajmniej prezydent Andrzej Duda nie pozostawia żadnych wątpliwości. Już wcześniej zgłaszał swój sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Dziś mówi, że była już szansa na zakończenie konfliktu z Komisją Europejską. Nie wykorzystano jej. Oczywiście obarcza tutaj między innymi Solidarną Polskę. I to, zdaje się, zamyka temat. Prezydent bardzo mocno broni swoich prerogatyw, broni KRS-u, broni nominacji sędziowskich. I jak pan sądzi, czym to się ostatecznie skończy? Proszę
proszę pani, te pieniądze rzeczywiście należą się nam, tak samo jak innym państwom członkowskim, ale należą się warunkowo. O tym nie wolno zapominać. To nie jest podarunek od świętego Mikołaja. Nawet święty Mikołaj pyta, czy dzieciak był grzeczny w poprzednim roku. Wszystkie państwa członkowskie muszą wypełniać pewne warunki uzgodnione z Komisją Europejską, te tak zwane kamienie milowe. One zostały przez rząd Morawieckiego uzgodnione i chodzi o to, żeby były wypełnione. Do tej pory nie są wypełnione. W związku z tym pieniądze do Polski nie napływają. Czy napłyną? Ja wierzę, że w przyszłości napłyną. Nie potrafię tylko powiedzieć, czy przed wyborami, czy po wyborach, czy spełni... No właśnie, nie potrafi pan odpowiedzieć na to pytanie. Kamienie milowe, obecny rząd, tak, czy nowy rząd, to... W moim przekonaniu, jakby obiektywnie rzecz biorąc, pomijam w tej chwili względy polityczne, interesy polityczne, rozwiązanie jest bardzo proste. Należy się wycofać z pewnych złowieszczych zmian w ustawodawstwie regulującym działanie wymiaru sprawiedliwości i wszystko jest załatwione. Ja rozumiem, że obecny projekt ustawy zmierza i nie zmierza w tym kierunku. Rząd chciałby, żeby... Po ewentualnym przyjęciu takiej ustawy komisja uznała, że wszystko jest w porządku. Nie, nie będzie wszystko w porządku. Wiele zależy teraz od Senatu. Chociaż jednocześnie jest taka paradoksalna sytuacja. Opozycja, która de facto dopuściła do dalszego procedowania tej ustawy, do jej przyjęcia przez Sejm, zapowiadała i jak rozumiem myśli o wprowadzeniu do niej niezbędnych poprawek w Senacie. Tyle, że te poprawki wrócą do Sejmu, gdzie zmieni się już logika głosowania. Posłowie Ziobry i paru jeszcze innych, którzy albo nie głosowali, albo głosowali przeciwko projektowi rządowemu, wspólnie z rządem, z większością PiS-owską będą głosowali przeciwko poprawkom wniesionym w Senacie przez opozycję. I poprawki z dużym prawdopodobieństwem zostaną odrzucone. Czyli ustawa powróci do takiego kształtu, w którym komisja nie będzie mogła tego zaakceptować. Ale Senat może się zachować jeszcze inaczej. I w moim przekonaniu to byłoby dopiero zręczne posunięcie, politycznie zręczne. Mianowicie powinien odrzucić tę ustawę w całości, a nie wnosić do niej poprawek. Dlatego, że wtedy w Sejmie rząd, jeśli by chciał, żeby ta ustawa stała się prawem, musiałby mieć większość zdolną do odrzucenia stanowiska Senatu. Przypuszczam, że Ziobro miałby bardzo poważne kłopoty, żeby taką pozycję polityczną zająć. I wtedy prawdopodobnie tej ustawy by nie było. To oczywiście oznacza, że nadal pieniędzy europejskich nie ma, ale presja na rząd, żeby wreszcie zrobić coś solidnie, uczciwie i rzetelnie, byłaby silniejsza. Panie premierze, tylko z drugiej strony będzie argument wobec opozycji, że to przez nią nie ma pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, bo wiemy, że dokładnie na to gra rząd Zjednoczonej Prawicy i patrząc na tę propagandę, która się sączy praktycznie zewsząd, ona jest dość skuteczna. Dlatego też chyba opozycja trochę dała się zapędzić w kozi róg, trochę się przestraszyła i część pozwoliła na dalsze procedowanie tej ustawy. Czy pana zdaniem, zacznijmy od samego początku, opozycja popełniła błąd w głosowaniu nad ustawą o Sądzie Najwyższym? Ja, gdybym był dzisiaj w Sejmie, głosowałbym przeciwko temu projektowi rządowemu, rozumiejąc oczywiście wszystkie te możliwe konsekwencje propagandowo-polityczne, ale rzecz w tym, że przecież to nie tylko rząd, chociaż dysponuje tak zwaną telewizją publiczną, może komunikować się ze społeczeństwem. Opozycja również może wyjaśniać motywy swojego działania, wychodząc z założenia, że no, nie wszyscy Polacy są ludźmi bezmyślnymi i że można z racjonalnymi wyjaśnieniami i argumentami trafić do przekonania. Nie wszystkich, ale tych, na których głosach w wyborach zależy. Ja rozumiem, że dzisiejszą demokratyczną opozycję popierają ludzie jakby bardziej świadomi rzeczywistości, prawa, stosunków międzynarodowych i tak dalej. I na nich trzeba liczyć, a nie na zwolenników PiS-u. Panie premierze, bardzo przepraszam, na chwilkę zmienimy temat, jeżeli pan pozwoli, dlatego że mam tutaj informację z ostatniej chwili mówiącą o tym, na razie to są szczątkowe informacje, że w katastrofie śmigłowca w Browarach zginęło kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, między innymi szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ogółem ma być 16 ofiar śmiertelnych. Policja potwierdziła, że śmigłowiec, który rozbił się w Browarach, należał do Państwowej Służby Ratownictwa Medycznego. Szef Narodowej Policji Ukrainy
Ukrainy powiedział, że w katastrofie zginęło kierownictwo MSZ, w tym sam minister, pierwszy wiceminister i sekretarz stanu Lubkowicz. Wiadomo, że łącznie zginęło, powtórzę to raz jeszcze, 16 osób, w tym dwoje dzieci. 9 z nich znajdowało się na pokładzie śmigłowca. Dodał, że 22 rannych przebywa w szpitalu, z czego 10 to dzieci. Na miejscu pracują specjalistyczne służby i trwają oględziny miejsca wypadku. No, fatalna, absolutnie tragiczna informacja. Tak, rzeczywiście bardzo zła, tragiczna, przykre to jest, ale pani raz wymieniła kierownictwo MSW, a raz kierownictwo MSZ-u. MSW, to jest moja pomyłka, MSW. Bardzo przepraszam. Okay. Tak, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych to na pewno, chyba że w depeszy jest tutaj błąd, ale nie, MSW. MSW, jak najbardziej MSW. No niestety, trwa wojna. Dowiemy się pewnie niedługo, jak doszło do tej katastrofy, czy to była awaria, czy to było zestrzelenie, przez kogo, przez swoich, czy przez Rosjan. Trudno. Oczywiście dokona się zmian personalnych i to wszystko będzie nadal funkcjonowało. To właśnie... To są takie czasy, że my dość spokojnie podchodzimy do tego typu sytuacji, no ale wiadomo, trwa wojna. Wojna, w której Ukraina bardzo mocno potrzebuje wsparcia. Czy pana zdaniem Zachód już przeszedł przez ten Rubikon wątpliwości, ociągania się, jeżeli chodzi o pewne decyzje, właśnie w sprawie doposażania Ukrainy, bo ją przede wszystkim trzeba doposażyć, na to wszyscy zwracają uwagę. Czy pan, będąc także w Parlamencie Europejskim, widzi jakiś przełom w tej kwestii wśród polityków głównych rozgrywających w Unii Europejskiej? Mam na myśli przede wszystkim Niemców i Francuzów. Ja widzę ten przełom, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy o tej samej kwestii parę miesięcy temu, jak w tej chwili. Na tym posiedzeniu także zajmujemy się tymi zagadnieniami. Wczoraj miałem bardzo ciekawą dyskusję w gronie polityków z mojej frakcji, zajmujących się sprawami zagranicznymi. Ale to nie jest przełom, powiedziałbym, całkowity. Właśnie gdy chodzi o wspomnianych Niemców, to tam utrzymują się naiwne złudzenia co do tego, jaką rolę powinna dzisiaj odgrywać dyplomacja. I niektórzy z kolegów niemieckich wzywali do solidarności z rządem niemieckim, który ma problemy z podjęciem najbardziej radykalnych decyzji. Ja wczoraj, reagując na to, zapytałem, czy oni nie uważają, że to jest czas jednak na solidarność z Ukrainą, a nie z rządem niemieckim. Mhm. I ogromna większość uczestników tej dyskusji poparła moje stanowisko i w głosowaniu pewnych poprawek dotyczących wykonania polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa w ubiegłym roku, moja frakcja będzie głosowała tak, jak ja to zaproponowałem. Więc z jednej strony przełom jest, bo inni nie mają wątpliwości, że trzeba przekazywać Ukrainie broń ciężką, ale jak powiedziałem, nie do końca. No i jest jeszcze jeden problem natury obiektywnej. Ukraina potrzebuje tej broni bardzo dużo. Więcej niż w tej chwili są w stanie dać państwa zachodnie. To może zabrzmieć paradoksalnie, ale Zachód pod względem ilości zmagazynowanego uzbrojenia nie był przygotowany do takiej sytuacji. Ukraina dzisiaj potrzebuje około 300 ciężkich czołgów, a na razie, mając obietnicę polską, brytyjską, I ostatnio jeszcze się ktoś dołączył, trzeci kraj, może myśleć o kilkudziesięciu, więc mówimy tutaj na razie o zapowiedzianych dostawach, które będą 8-6-krotnie mniejsze od realnego zapotrzebowania Ukrainy. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, iż coraz bardziej prawdopodobna staje się kolejna wielka ofensywa rosyjska w ciągu najbliższych, powiedzmy, 2 miesięcy, po zmobilizowaniu kolejnych kilkuset tysięcy ludzi jako żołnierzy, to zrozumiemy, że sytuacja jest dosyć dramatyczna. Nieprzypadkowo doszło właśnie chyba wczoraj nawet do spotkania naczelnego dowódcy armii ukraińskiej z szefem połączonych sztabów amerykańskich w Polsce. To była okazja do tego, żeby na bieżąco, natychmiast, bardzo szczegółowo rozmawiać o tym, czego Ukraina bardzo pilnie potrzebuje. Panie premierze, to teraz tak bardziej szczegółowo. Czego pan konkretnie oczekuje dzisiaj od państw zachodnich? Oczywiście ogólnie mówimy o coraz lepszym, szybszym, skuteczniejszym dostarczaniu broni. Ale gdybyśmy mieli to rozłożyć na czynniki pierwsze, to kto taką decyzję powinien podjąć, w jakim tempie? No bo wiadomo, że głos decydujący mają Stany Zjednoczone, ale one nie mogą państwom demokratycznym narzucić swoich reguł i swoich oczekiwań. Tutaj jest wiele problemów. Amerykanie udzielają ogromnej pomocy i dzisiaj czytałem w depeszach ze Stanów Zjednoczonych, że
w najbliższych wręcz godzinach czy dniach ogłoszony zostanie kolejny pakiet, wielki pakiet pomocy wojskowej. Ale i Amerykanie powstrzymują się na przykład z przekazaniem Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu, takich, które by, powiedzmy, można było wykorzystać na dystansach rzędu 300 kilometrów. Te 300 kilometrów jest o tyle ważne, że Moskwa od granic Ukrainy jest oddalona o 400 kilometrów, a więc na pewno chodziłoby o to, żeby Ukraińcy w jakimś, no zrozumiałem, ale powiewie szaleństwa nie zaatakowali Moskwy, bo z tego byłaby wojna już na pełną skalę, być może nawet światowa, ale żeby mogli na przykład atakować cele wojskowe na Krymie. Ale Amerykanie na razie się przed tym powstrzymują. A państwa europejskie udzielają pomocy na coraz większą skalę. To rzeczywiście potrzeba więcej czołgów, więcej opancerzonych, nowoczesnych pojazdów piechoty, żeby mniej Ukraińców ginęło po prostu na froncie. I potrzeba coraz więcej skutecznej obrony przeciwlotniczej. Jak wiadomo, już trzy kraje zadeklarowały przesłanie, bo Holandia chyba się dołączyła, tak, baterii Patriot dla Ukrainy. To już jest istotne wzmocnienie, bardzo istotne wzmocnienie. Potrzebne są oczywiście też pieniądze na wszystko. Budżet ukraiński nie jest w stanie pokryć bieżących potrzeb. Szacuje się, że miesięcznie trzeba dodatkowo 4-5 miliardów euro. No ale Ursula von der Leyen wczoraj w Davos zapowiedziała, że dzisiaj zostanie przesłana pierwsza transza 3 miliardów euro z 18 miliardów przewidzianych przez Unię Europejską na ten rok. Więc Zachód robi dużo, rzeczywiście dużo, ale sytuacja jest dramatyczna i wymaga więcej. No właśnie, tylko teraz pytanie, czy Zachód zdąży z tą pomocą, dlatego że zewsząd właściwie wszyscy eksperci wojskowi zwracają uwagę na to, że Rosja szykuje się do kolejnej ofensywy i być może do otwarcia także frontu z północy po to, żeby wziąć w kleszcze, mówiąc nieładnie, Ukraińców i skupić ich także przy granicy z Białorusią, bo właśnie z terenu Białorusi spodziewany jest kolejny atak, tam duże ruchy rosyjskich wojsk. Oczywiście niejednokrotnie już mieliśmy informacje o tym, że taki atak może nastąpić, no ale właśnie zwracają uwagę eksperci na to, że on jest, ten ruch żołnierzy rosyjskich i białoruskich, bardzo zbliżony do tego, który mogliśmy obserwować w lutym ubiegłego roku przed wybuchem wojny. Więc to jest bardzo duże niebezpieczeństwo i bardzo mało czasu zostaje Zachodowi. Tak, to prawda. Chociaż gdy chodzi o ten czas, to nie jest aż tak dramatycznie. W tej chwili na Białorusi jest 11 tysięcy żołnierzy rosyjskich. To nie jest liczba wystarczająca do wykonania jakiegoś ataku. Po drugie, nawet jeżeli Rosjanie rozpoczną jawną czy ukrytą mobilizację w najbliższym czasie, to zachodni wywiad doskonale zna zdolności szkoleniowe armii rosyjskiej. Oni nie są w stanie wyszkolić na przykład 500 tysięcy ludzi w ciągu 2 miesięcy. Oni są w stanie wyszkolić może około 100-150 tysięcy, czyli posyłaliby na front ludzi całkowicie nieprzygotowanych, którzy masowo by tam ginęli. Więc chociaż czasu jest bardzo mało, ale jeszcze jest, żeby Ukrainie skutecznie pomóc przygotować się na tę ewentualną drugą ofensywę. Panie premierze, zapytam wprost, kończąc wątek ukraiński. Czy pana zdaniem Unia Europejska wykazała się naiwnością i czy popełniła błąd, ufając, że polityka sankcji złamie Federację Rosyjską? Bo widać, że nie złamała. Proszę pani, no wszyscy mieliśmy oczywiście nadzieję, że tego typu twarda reakcja będzie skuteczniejsza. Ale ja nie powiedziałbym, że sankcje nie przynoszą rezultatu. To prawda, że nie złamały gospodarki rosyjskiej, ale wprowadziły tam wiele problemów, spowodowały wiele problemów. I pamiętajmy, że niektóre z sankcji jakby z definicji mają skutki odłożone w czasie, jak chociażby zakaz przekazywania technologii dla przemysłu wydobywczego rosyjskiego. Tak jest z wydobyciem ropy i gazu, że te wszystkie maszyny i urządzenia zużywają się. I do tej pory Rosja mogła liczyć na sprowadzenie odpowiedniej techniki z Zachodu, a tej techniki sama nie jest w stanie wytworzyć. W związku z tym produkcja ropy i gazu już spadła w Rosji, nie mówiąc oczywiście o tym, że ogromnie spadły jednak dochody z eksportu, bo bardzo trudno jest wyeksportować porównywalną ilość gazu poza Europę, porównywalną z tym, co kupowała do tej pory Unia Europejska. Wczoraj prezydent Andrzej Duda w Davos powiedział tak, tutaj cytat, nie martwcie się, odbudujemy Ukrainę piękniejszą niż była. Na co były premier Leszek Miller odpisał, wy odbudujecie Ukrainę, a my Polskę. Trafnie? W sumie trafnie, przy czym wie pani, z jednej strony, ja tutaj też biorę udział w wielu dyskusjach na temat przyszłości powojennej Ukrainy i w rozmowie z Ukraińcami też im mówię, że
w tej tragedii trzeba znaleźć szansę na odbudowanie lepszej, sprawniejszej, bardziej nowoczesnej Ukrainy. No ale z drugiej strony Zachód powinien się powstrzymywać przed wszystkimi wypowiedziami o takim charakterze paternalistycznym. To Ukraińcy odbudują Ukrainę z naszą pomocą, więc niech pan Duda nie mówi, że odbudujemy lepszą Ukrainę, bo to nie musi brzmieć dobrze w uszach Ukraińców. To teraz troszkę polskiej polityki, panie premierze, jeżeli pan jeszcze pozwoli, bo mamy totalny galimatias. I jeżeli chodzi o działania opozycji, i jeżeli chodzi o działania wewnątrz, kiedyś chyba już tak trzeba powiedzieć, Zjednoczonej Prawicy, najpierw o obozie rządzącym. Wiemy, że są kłopoty z Sądem Najwyższym, wiemy, że będą także kłopoty z ustawą wiatrakową, która jest także jednym z elementów kamieni milowych i której sprzeciwia się Solidarna Polska. Z jednej strony Ziobro mówi o tym, że się szykuje do startu w samodzielnych wyborach, z drugiej strony nie ma nawet w PiS-ie jakiejś jedności i wspólnego, jednolitego przekazu, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy. Krótki przykład. Rzecznik partii mówi, kamienie milowe to warunki, które zostały nam narzucone przez Komisję Europejską w drodze dialogu z rządem. Czy to pomijam, czy narzucone, czy w drodze dialogu, ale to jest inna sprawa. Minister Waldemar Buda mówi na to tak. Kamienie milowe w KPO nie zostały nam narzucone. Rzecznik rządu. Przecież kamienie milowe są wpisane przez nas. No i teraz pytanie. Jak pana zdaniem rozwinie się sytuacja w Zjednoczonej Prawicy? My po prostu sobie to tak będziemy tylko komentować, załamywać ręce nad tym, że nie ma pieniędzy, a Zjednoczona Prawica będzie trwać, bo spaja ją coś znacznie ważniejszego niż interes narodowy? Oczywiście, że tak. Po pierwsze, Kaczyński poradzi sobie z PiS-em i to nie jest żaden problem, jeżeli dwie, czy trzy, czy pięć, czy piętnaście osób dzisiaj będzie się buntowało. To po prostu nie znajdą się na listach wyborczych, znajdą się inni. Myślę, że ogromna większość wyborców PiS-u nie głosuje wedle nazwisk, tylko głosuje po prostu na kandydatów PiS-u i będzie im obojętne, czy ktoś się nazywa Kamiński czy Macierewicz. Natomiast gdy chodzi o Ziobrę i jego ludzi, ja myślę, że on dzisiaj próbuje jakby trochę szantażować Kaczyńskiego, dlatego że Kaczyńskiemu będzie zależało na każdym procencie głosów w wyborach. Jak wiadomo, sondaże są bardzo niekorzystne. W związku z tym, jeżeli Ziobro będzie straszył samodzielnym startem, to nawet jeżeli będzie to oznaczało, że Ziobro polegnie, to jeżeli jego lista dostałaby 1-2% głosów, to byłyby to głosy stracone z punktu widzenia Kaczyńskiego. I to oczywiście będzie skłaniało Kaczyńskiego do znalezienia jakiegoś porozumienia z Ziobro przed wyborami. Więc oni się najprawdopodobniej zjednoczą, bo no, spaja ich oczywiście chęć pozostania u władzy, ale także obawa przed odpowiedzialnością za to, co zrobili. A co pana zdaniem zrobi opozycja? Bo patrzymy na głosowanie w sprawie kodeksu wyborczego. Patrzymy na głosowanie w sprawie właśnie nowelizacji o Sądzie Najwyższym. Miało być wspólne stanowisko, miała być jedna siła, skończyło się jak zwykle. Czy to jest pana zdaniem sygnał dla Donalda Tuska, że nie ma powodów, żeby układać się z mniejszymi partnerami z opozycji, że powinien porzucić te marzenia o jednej liście i grać na Koalicję Obywatelską, bo oni są po prostu absolutnie nieprzewidywalnymi partnerami? Proszę pani, to głosowanie, chociaż ważne, no, nie powinno być traktowane jako ostatecznie decydujące. Odpowiadając na pani pytanie, sam stwierdziłem, że ja bym raczej głosował za odrzuceniem tej ustawy, zwłaszcza, że była szansa na skuteczne jej odrzucenie w Sejmie. Ale to przecież nie oznacza, że ja na przykład jestem przeciwnikiem wspólnej listy. Wprost przeciwnie. Wydaje mi się, że w opozycji na tym poziomie kierowniczym, najwyższym przywódców brak jest dialogu, brak jest rozmowy. Oni się wszyscy przekonują, przepraszam, że wchodzę w słowo, panie premierze, wszyscy, którzy do mnie tutaj przychodzą, mówią, rozmawiamy ze sobą, spotykamy się właśnie na poziomie liderów. Problemy podobno są niżej. Proszę pani, oczywiście, że problemy są niżej, dlatego że zwłaszcza im mniejsze ugrupowanie, ale Platformy czy Koalicji to też dotyczy, tym więcej aktualnych posłów zaniepokojonych, że mogą stracić swoje miejsce w parlamencie, jeżeli lista będzie szersza. Więc takie małostkowe, indywidualne interesiki niestety mają miejsce i one silnie oddziaływują na zachowania liderów, ale gdy chodzi o liderów, to jednak według mojej wiedzy, mimo że oni się spotykają przy różnych okazjach, tam zasadniczej rozmowy do tej pory nie było. I to jest niedobre, bo czas ucieka. Więc ja bym, skoro pani pyta już o Donalda Tuska, czy to nie jest sygnał, żeby machnął ręką, to byłby dramatyczny błąd z jego strony. Dramatyczny. Tak jak Kaczyński nie może stracić 1 czy 2% Ziobry, tak samo Tusk czy ktokolwiek z opozycji demokratycznej nie może ryzykować utraty na przykład 4
procent oddanych, głosów oddanych nieskutecznie na którąkolwiek z list mniejszych ugrupowań. Czyli pan radzi Tuskowi, żeby nie porzucał pracy nad jedną listą mimo wszystko? Zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. Ja uważam, że powinni się spotkać w wąskim gronie, umówić się lojalnie, dżentelmeńsko, że to, o czym rozmawiają, zostaje między nimi, że nikt do wyborów nie będzie atakował nikogo innego z opozycji i zastanowić się nad tym, jakie warunki muszą być spełnione, żeby szeroka lista powstała. Panie premierze, to jeszcze o takim klimacie, który mamy w tej chwili, także jeżeli chodzi o legislację i w ogóle stan prawny, prokuratorski także. Słyszał pan zapewne o tej historii brata komendanta głównego policji, który miał według prokuratury współuczestniczyć w karuzeli VAT-owskiej, no ale po interwencji prokuratora podległego Zbigniewowi Ziobrze no, nie zastosowano aresztu tymczasowego, jak to zwykle się robi w przypadku, w cudzysłowie, normalnych osób. Kolejna sprawa, Lex Obajtek, czyli zmieniono przepisy tuż przed fuzją Orlenu i Lotosu, tak żeby władze spółek nie ponosiły odpowiedzialności za ewentualne błędne decyzje. W jakim stanie my jesteśmy w tej chwili pod tym kątem? Jako kraj. Pani, to świadczy o upadku odpowiedzialności politycznej, o upadku praworządności, o całkowicie nieograniczonym bezprawiu czynionym przez rządzących. A gdy chodzi o tego brata komendanta, to jest oczywiście kompromitujące, tylko że to jest 100 razy mniej kompromitujące od tego, że jego brat pozostaje komendantem po tym, jak będąc komendantem policji wielokrotnie złamał prawo, narażając życie ludzi przy okazji, nic mu się nie stało. W przypadku Lex Obajtek, jeżeli doczekamy czasów przywracania praworządności, zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, to w moim przekonaniu tego typu jakby abolicja a priori zostanie uznana za sprzeczną z artykułem 2 Konstytucji mówiącym o Polsce jako demokratycznym państwie rządów prawa. To jest oczywiście sprzeczne z zasadami praworządności, żeby kogoś zwalniać z odpowiedzialności, zanim jeszcze doszło do przestępstwa. No ale jak widać, da się obecnie. Panie premierze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, spokojnego dnia panu życzę. Dużo zdrowia, do zobaczenia. To był Włodzimierz Cimoszewicz, były premier. Do widzenia. A już za chwilę u państwa były minister gospodarki Janusz Steinhoff. Między innymi o kwestiach cen gazu, ropy i całym zamieszaniu, które z tym wynikło, rozmawiać będziemy. I o perspektywach, rzecz jasna. Faktycznie, generalnie szukamy różnego rodzaju rozwiązań, które w poszczególnych branżach możemy uruchamiać, ale zacznijmy od tego, że my w wielu obszarach już te działania wprowadziliśmy, czyli maksymalne ceny gazu i energii dla rodzin, tak? Czyli dla odbiorców prywatnych, dla odbiorców wrażliwych i oczywiście możemy szukać rozwiązań też w pozostałych branżach. Przy małych i średnich przedsiębiorcach też już niektóre rozwiązania zostały wprowadzone. Natomiast jeżeli będziemy takie dalsze działania wprowadzać, to oczywiście będziemy o nich informować, ale pamiętajmy też o tym, że każdy z nich generuje konkretne wyzwania finansowe dla budżetu państwa i też przy skali pomocy, która do tej pory została udzielona, to są środki też dosyć duże. Ostatnia wycena Lotosu to jest 21 miliardów złotych, a przypomnę, że 30% udziałów w rafinerii gdańskiej sprzedano za niewiele ponad miliard złotych Saudyjczykom. To jest tyle, co praktycznie dywidenda z jednego roku z zysku Lotosu, którą mógłby dostać koncern Aramco, gdyby była wypłacana za rok ubiegły. To jest złodziejska prywatyzacja, jak mówi klasyk, i nie zostawimy tej sprawy i będziemy drążyć ją przez najbliższe też tygodnie i oczekujemy od Ministerstwa Aktywów, od rządu informacji, czy te działania podejmowane przez Orlen były działaniami, które były przez rząd kontrolowane, czy były na to zgody polityczne, czy były na to także dokumenty w postaci decyzji ministerstwa czy całego rządu. Drugi element to oczywiście złodziejskie marże, które były przez ostatnie miesiące na stacjach w związku z monopolistyczną działalnością Orlenu stosowane i kupieniu Polaków. To, co zrobił nominat PiS-u Obajtek, tworząc tak zwany koncern multienergetyczny, na panelu ekspertów nazywano wchłonięciem od Lotosu, przejęciem, rozbiorem, a ja to nazywam sabotażem gospodarczym, sabotażem o dużym wymiarze. Ukraina zdominowała zasadniczo tą dyskusję, ale to nie jest tylko miejsce, gdzie będzie się rozmawiało o Ukrainie, choć na pewno będzie bardzo, bardzo dużo
Ukrainy i dyskusji na temat tego, jak Ukrainę obronić, a potem jak Ukrainę odbudować, bo to też jest niezwykle ważne i to wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że to jest wielkie zadanie, no nie tylko Europy i nie tylko nas jako sąsiadów Ukrainy, wspierać Ukrainę w tym procesie odbudowy, ale to jest po prostu zadanie świata. No Wielka Brytania nie dysponuje wprawdzie czołgami Leopard, ma czołgi Challenger, ale już zdecydowana decyzja władz brytyjskich w tym zakresie, że to wsparcie dla Ukrainy z brytyjskiej strony pójdzie, to są także bardzo nowoczesne czołgi i na pewno będą dla Ukrainy dużym wsparciem, więc wielkie podziękowania i wielki ukłon dla władz brytyjskich, dla pana premiera Sunaka za tą decyzję. To po pierwsze. Po drugie, no, zbieramy tą koalicję, tą wspólnotę państw, które przekażą, mam nadzieję, czołgi Leopard Ukrainie. Tutaj liczymy na naszych fińskich partnerów, którzy też dysponują tymi czołgami. Jest cały szereg państw europejskich, które te czołgi w swoim zasobie mają. Bardzo się cieszę, bo wreszcie u nas w studiu, na żywo, Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, mamy taką sytuację. Posłużę się tutaj notatką, żeby niczego nie pomylić. Trwa potężna przecena gazu na rynkach. Mamy 60 euro, czyli 282 zł mniej więcej za megawattogodzinę. To jest ponad 1/3 mniej niż było tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie i o 81% mniej niż w sierpniu. Tymczasem w cenniku Orlenu dla biznesu nadal mamy stawkę 793 zł. No i efekt jest taki, że firmy padają, Orlen zarabia. No i co? Panie redaktorze, ja wielokrotnie pisałem o tym i mówiłem, że nieszczęściem polskiej gospodarki jest brak konkurencji. Natomiast to, co dzieje się w ostatnich latach, tworzenie tych potężnych molochów, które mają dominującą czy wręcz monopolistyczną pozycję na naszym rynku, przy całkowitej bierności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za to płacą po pierwsze obywatele naszego kraju i spadkiem konkurencyjności płaci cała gospodarka. To, co dzieje się na rynku gazu w tej chwili, że na giełdzie holenderskiej TTF cena gazu, ja sobie to odpisałem, jest na poziomie 240 zł za megawattogodzinę, natomiast nasi przedsiębiorcy płacą Orlenowi obecnie, dawnemu Pegnigowi, płacą ponad 700 zł. To jest skandal. Upadają kolejne firmy. Ostatnio fabryka porcelany, prawda? Z ogromną tradycją, tak. Dlatego, że bardzo wysokie są ceny nośników energii. Podobnie no, to, co działo się na rynku paliw Panie płynnych, ministrze, ale to proszę mi wytłumaczyć, bo ja nie znam się na tym zupełnie. Jak to jest możliwe? To znaczy, że, bo to jest łupienie obywateli, łupienie polskich przedsiębiorców. Czy ja źle myślę? Czy ja zbyt mocno Pani redaktor, jeżeli my tworzymy monopol, jeżeli Pegnik ma 80% rynku, jeżeli Orlen razem z częścią Lotosu ma 80% rynku hurtowego paliw, no to robi co chce. Przykładem braku jakiejkolwiek konkurencji było to, co działo się na rynku paliw w ostatnich tygodniach ubiegłego roku, że cena... Czyli ta manipulacja marżami. Tak, cena paliw na rynkach niemieckich czy też czeskich spadała. Natomiast u nas, pomimo spadku cen ropy, cały czas była na podobnym poziomie, bo pan prezes Obajtek doszedł do wniosku, że musi skompensować naliczenie VAT-u od 1 stycznia bieżącego roku. Uważam osobiście, że jest to skandal, jest to niszczenie gospodarki, tworzenie tych molochów, które mają monopol na takie czy inne usługi, czy w takim, a nie innym rynku, jest szkodliwe dla całości gospodarki i epatowanie się wielkimi zyskami Orlenu, prawda, czy też Pegnigu, no jest absolutnie nieuprawnione, dlatego że te firmy uzyskują te dobre wyniki nie w efekcie redukcji kosztów, nie w efekcie dobrego zarządzania, a wręcz przeciwnie,
w efekcie monopolistycznej czy dominującej pozycji na naszym rynku i to trzeba zwalczać. Naprawianie polskiej gospodarki, która była psuta przez ostatnie lata, będzie procesem po pierwsze nieuchronnym, a po drugie bardzo trudnym. I długotrwałym, jak sądzę. I długotrwałym, tak jest. Ale jaka to będzie perspektywa? W ogóle da się to określić? To się da określić, to rozstrzygną o tym najbliższe wybory, prawda? Czy będziemy, jeśli rozstrzygną, czy prawda? Będziemy kontynuować tą fatalną politykę gospodarczą, z którą mamy do czynienia w ostatnich latach, czy też będziemy naprawiać, wracać do normalnych mechanizmów rynkowych, do gospodarki, która działa w oparciu o konkurencję europejską i konkurencję wewnątrz kraju. Zdecydowanie osobiście uważam, że problem konkurencji jest problemem podstawowym w tej chwili, szczególnie w odniesieniu do tych sektorów wrażliwych, czyli energetyka, petrochemia, rynek paliw i tak dalej. No tak, tylko rządzący przekonują społeczeństwo, że to jest super, że Orlen musi być coraz silniejszy, że tworzymy giganty państwowe, którymi tak naprawdę będziemy mogli się pochwalić na całym świecie. No, zna pan te argumenty. Panie redaktorze, to co zrobiono z Orlenem i Lotosem, to jest jeden wielki skandal. Ja osobiście uważam, że tak wielkiego błędu w polskiej gospodarce nigdy nie zrobiono. Przypominam, że to nie pan Obajtek, tylko jego poprzednicy budowali potencjał Orlenu. To pan Jaskuła, to pan Wróbel, pan Halupec i tak dalej i inni. Po pierwsze dokonywali akwizycji za granicą, czyli sieć stacji benzynowych w Niemczech, Unipetrol w Czechach, Morzejki na Litwie. To oni budowali ten potencjał. Podobnie jak pan prezes Olechnowicz z małej rafinerii gdańskiej o przerobie 4 miliony ton rocznie stworzył jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie. Natomiast to stanowisko objął w tej chwili pan Obajtek, którego kwalifikacji absolutnie bym nie przeceniał i to jest bardzo delikatne określenie. Poza tym budujesz takie natomiast, państwo w państwie trochę, prawda? Tak, natomiast zniszczono dobrą firmę, sprzedano 30% rafinerii. Lotos ma pan na myśli, śmieszne, tak? Tak, za śmieszne pieniądze. Natomiast przede wszystkim Komisja Europejska zrobiła to, co do niej należało, czyli nakazała przyjąć tak zwane środki zawadcze. Czy z punktu widzenia Skarbu Państwa powinny były być one odrzucone, ponieważ sprzedano niektóre aktywa logistyczne, co jest moim zdaniem wielkim błędem. Natomiast mamy do czynienia z rynkiem niekonkurencyjnym, ze wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami. Jest to skandal, za to płacą biedni obywatele naszego kraju, którzy muszą ponosić wyższe koszty paliw na stacjach benzynowych, za to płacą upadłością zakłady energochłonne, takie jak na przykład ta fabryka porcelany Krzysztof, to oni płacą za to. I zwykli mali przedsiębiorcy za to płacą, tak jest. Oni upadają są, po prostu. Oczywiście, jak... oni są coraz mniej konkurencyjni. I państwo, które tworzy te giganty, nie oglądając się na konkurencję na naszym rynku, popełnia podstawowe błędy. Odnoszę wrażenie, pani redaktor, że większość ludzi, mówię tutaj o sferach rządowych, które wypowiadają się na ten temat, argumentując za koniecznością powoływania dużych koncernów, które będą walczyć nie wiadomo z kim i po co, nie potrafi zrozumieć, że w gospodarce konkurencja jest dźwignią postępu. W PRL-u nie było jakiejkolwiek konkurencji i jak się to skończyło, wszyscy wiemy. Natomiast odnoszę wrażenie, panie redaktor, że my dokonujemy powtórki gospodarki z tego systemu, tak, po z tego systemu, w którym ręcznie sterowano podmiotami gospodarczymi, które izolowano od gospodarki światowej. Jest to zdecydowanie błędna polityka. Odnoszę wrażenie czasem, że mamy do czynienia z kontrrewolucją. Rewolucja była w 1989 roku. Zapłaciliśmy bardzo dużą cenę za transformację, bo ta cena była nieuchronna. Zetknięcie się gospodarki socjalistycznej z gospodarką rynkową było bardzo brutalne w skutkach społecznych.
ale myśmy przeszli ten okres dzięki kolejnym rządom, które podejmowały decyzje, a mamy do czynienia w tej chwili z festiwalem populizmu, z festiwalem nieodpowiedzialności i dominacji socjotechniki nad rzetelną dyskusją o stanie i przyszłości Rzeczpospolitej. No i problem jest taki też, panie ministrze, że my jako obywatele w tej sytuacji jesteśmy kompletnie bezbronni. To czy jedyną naszą bronią jest kartka wyborcza, ale to zostawmy, bo my nie po to się spotkaliśmy, żeby o polityce rozmawiać. Ale dostajemy te rachunki, tak jak mieszkańcy spółdzielni. No, miało być nie więcej niż 40% podwyżek. Okazało się, że są ponad 100%. Ludzie nie są w stanie tego zapłacić. Nagle rząd się budzi. Minister Moskwa reaguje rychło w czas, pisząc, że będą, że rząd nagle na posiedzeniu przyjął zmiany, które spowodują, że te rachunki będą zweryfikowane. No tylko znowu mamy gigantyczny bałagan. Ludzie tych rachunków nie wiedzą teraz, czy mają je zapłacić wyższe, czy ich nie płacić, czy jak nie zapłacą, to im nie odłączą tego gazu. Znaczy w ogóle nie wiadomo, co robić w tym momencie. Panie redaktor, no my żyjemy w kraju, w którym niestety nastąpiła atrofia niektórych mechanizmów, które powinny funkcjonować. Na straży konkurencji w naszym kraju powinien stać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dość bierny, mówię. Prezes tego urzędu powinien mieć bardzo mocną pozycję, jego kadencja powinna być dłuższa niż ma to miejsce w tej chwili. Ten urząd powinien być szanowany. Pamięta pani, jak pani prezes Krasnodębska-Tomkiel sprzeciwiła się pomysłowi rządu premiera Tuska na połączenie Gdańskiej Energii z PGE, prawda? Wtedy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiedział nie, ze względu na to, że grozi nam dominacja na rynku wytwórców energii elektrycznej. I taka powinna być rola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast urząd zajmuje się mniej istotnymi problemami, które nie dotyczą Skarbu Państwa. Natomiast tam, gdzie jego rola powinna być wyjątkowo ostra, czyli cena, rynek gazu, rynek paliw płynnych i tak dalej, tam jest całkowita zauważalna, całkowita bierność. Rola również Urzędu Regulacji Energetyki, który moim zdaniem dobrze działa, powinna być jeszcze większa. Natomiast no to właśnie po interwencji dopiero pani Moskwa się obudziła, chyba to, przepraszam, ale tak to nazwę. No, ja powiedziałbym tak, że pani redaktor, że mamy do czynienia z takim powrotem do modelu polityki, który przypominam sobie z poprzedniego systemu. Jest pierwszy sekretarz, jest rząd, który rządzi, a partia, która kieruje. Jest zanik demokracji również wewnątrz podmiotów politycznych i mamy do czynienia z sytuacją, w której bardzo często podejmując takie, a nie inne decyzje, nie uwzględniamy wynikających z tych decyzji konsekwencji. Panie premierze, tylko problem polega na tym, że są rzeczy, których się naprawić już nie da, bo pan mówi o tym, że odbudowywanie tej polskiej gospodarki będzie długotrwałe, będzie bardzo trudne. No ale te przedsiębiorstwa, które upadły, już bardzo często się nie podniosą. Ludzie tak, tracą oczywiście pracę, ludzie tracą dorobek życia. Nie da się tego wszystkiego naprawić. Płacimy cenę za błędy, za bardzo dobre wyniki Orlenu czy PGNiG-u. Płacą często upadłością małe i średnie przedsiębiorstwa, czy też nawet przedsiębiorstwa większe mają wielkie problemy. Także to jest błędne koło. Wymyślamy kolejne tarcze osłonowe, które pokrywają patologiczne skutki braku konkurencji w naszej gospodarce. To widać na każdym kroku. Z jednej strony kolej podnosi bardzo mocno ceny. Przyrost tych cen wynika po części z cen energii elektrycznej i inflacji, ale po części znowu z monopolistycznej pozycji na rynku naszych przewoźników, czyli przewoźników, które należą do Skarbu Państwa. I trzeba znowu mieć świadomość, że tam, gdzie mamy do czynienia z konkurencją, tam widzimy, że ceny są umiarkowane, na przykład telekomunikacja, prawda? Telefonia komórkowa to jest obszar. Mamy wybór. A jak jest obszar wybór, konkurencyjny. No to wiadomo, że natomiast ja sobie nie wyobrażam, gdybyśmy mieli na naszym rynku jeden podmiot, który robiłby co chciał i podnosiłby cenę, ponieważ jest powinnością prezesa zarządu maksymalizować zysk. Natomiast on może maksymalizować ten zysk poprzez podniesienie ceny,
na poziom, na który pozwoli mu rynek. Jeżeli rynku nie ma konkurencyjnego, no to robi co chce. Panie ministrze, i to jest kolejny kamyczek do ogródka. Kiedy my w naszej pracy robimy coś źle, kiedy przekraczamy granice prawa, grożą nam za to konsekwencje. I teraz pytanie, czy ktokolwiek poniesie odpowiedzialność w związku z taką, a nie inną polityką wobec chociażby fuzji Orlenu z Lotosem. Mamy tak zwane Lex Obajtek. Wiemy, że tuż przed finalizacją tej fuzji przegłosowano ustawę na korzyść prezesa Obajtka i wszystkich, którzy podejmowali te decyzje. Ustawę, która znosi tak naprawdę odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ewentualnie złe decyzje. Znaczy, to jest jakaś absolutnie wolna Amerykanka. Znaczy, nikt za to nie poniesie odpowiedzialności tak naprawdę. Pani redaktor, to nie jest wolna Amerykanka. To jest po prostu powrót do państwa niedemokratycznego. Jeżeli po pierwsze pan Obajtek zatrudnia prawników, którzy piszą ustawy pod jego potrzeby, z jednej strony ta ustawa stabilizacyjna, a jednocześnie pracują dla Lotosu, to tak, też jest w ogóle którą, chwała Bogu, wyrzucono do kosza. Tak. Z drugiej strony nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Wczoraj pan premier Sasin był łaskaw powiedzieć, że ta nowelizacja, która zdejmuje odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych za podejmowane decyzje, jest znakiem naszych czasów, to ja się zgadzam z panem premierem Sasinem. To jest znak obecnych czasów, ale te czasy niestety zaliczam do kategorii czasów patologii w naszej gospodarce. Zdecydowanie niedopuszczalna jest sytuacja, w której prawnicy podmiotu gospodarczego piszą ustawy, które firmuje rząd. Ja zaczynam się zastanawiać czasem, kto jest ministrem. Czy pan premier Sasin, który pełni funkcję ministra aktywów państwowych, czy pan Obajtek, który podejmuje decyzję. Ja sobie nie przypominam, aby pan Jaskuła, pan Olechnowicz, czy inni wielcy prezesi w polskiej petrochemii odgrywali taką rolę w polskiej gospodarce. Ale w sumie oni grają do jednej bramki, więc czy to ma jakieś znaczenie? Odnoszę takie wrażenie, bardzo smutne, że cofamy się w historii o kilkadziesiąt lat. I polska gospodarka także się cofa, bo tutaj kolejny argument dochodzi, czyli braku perspektyw i możliwości inwestycji. Pamiętamy bardzo dokładnie wszystkie plany premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił o tym, ile zagranicznych inwestycji będzie w Polsce. Już nie będę złośliwa, nie będę wspominać o autach elektrycznych, o tym programie rozwojowym. Nic z tego się nie sprawdziło. Wiemy też, jak wyglądał ten plan gospodarczy, który miał być kołem zamachowym dla polskiej strategia gospodarki. Strategia odpowiedzialnego tak rozwoju. Jest. Nic z tego się nie wydarzyło. No i właśnie w takim jesteśmy momencie, bo tutaj też nikt nie będzie chciał inwestować, bo gdzie nie spojrzymy, jest kłopot. I jeżeli chodzi o kwestię właśnie monopolu na rynku, i jeżeli chodzi o kwestię sytuacji prawnej, no kto będzie chciał inwestować w kraju, w którym w taki, a nie inny sposób podejmuje się decyzje, tak działa, a nie inaczej prokuratura, sądy, nie wspomnę tak o Trybunale Konstytucyjnym. Mamy do czynienia naprawdę z wielkim upadkiem naszego państwa. Ja mówię to z wielką przykrością, ponieważ uczestniczyłem w tych wszystkich zmianach po 1989 roku. Mamy do czynienia z generalną przez obecnie rządzących kontestacją tych wszystkich reform, które przeprowadzono przez 25 lat. I coś, co wyobrażam sobie jako brzemienne w skutki, to jest przede wszystkim zniszczenie efektów edukacji społeczeństwa. Nasze społeczeństwo, które wychodziło z poprzedniego systemu, nauczyło się gospodarki rynkowej, że dwa dodać dwa to nie jest pięć, w zależności czy sześć, w zależności od tego, jak sobie wymyśli minister, tylko zawsze to będzie cztery. I tutaj kontestowanie tych wszystkich reform. Polska była przecież w awangardzie krajów, które przeprowadzały transformację społeczno-gospodarczą. Byliśmy zawsze jedynym krajem, który przez tyle lat nie miał recesji, pomimo tych bardzo trudnych czasów. Od 1992 roku mieliśmy cały czas wzrost gospodarczy.
Także kontestowanie tego, no niestety rozkwianie w ogóle sposobu zarządzania gospodarką, czy też nieodpowiedzialność wręcz w zarządzaniu jest aż nadto widoczna. Panie premierze, żeby wrócić do względnej równowagi, oczywiście proszę nie poprawić, jeżeli się mylę, ale żeby do niej wrócić, będzie potrzebna terapia szokowa. Tego się nie da zrobić metodą małych kroczków. Czy pana zdaniem z jednej strony polscy politycy, mam na myśli tych opozycyjnych, jeżeli ewentualnie przejmą władzę, są gotowi na przeprowadzenie terapii szokowej i czy jest gotowe na to społeczeństwo? Bo społeczeństwo zostało też troszkę zmienione przez te lata, prawda? Rozmaitych programów socjalnych, tak. Dodatków, tarcz. No trochę czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Oczywiście upraszczam, ale nawiązuję do czasów słusznie minionych, chociaż nie do końca minionych, jak się okazuje. Czy ktokolwiek w tym kraju naszym będzie gotowy na terapię szokową, pana zdaniem? Ja myślę, pani redaktor, że to jest wielki problem, który pani poruszyła. To jest kwestia odpowiedzialności klasy politycznej. Ja jestem staroświeckim politykiem i dlatego uważam, że jak się rządzi państwem, to się pracuje na swoje miejsce w historii, a nie na słupki popularności. Przypominam, tacy premierzy jak Tadeusz Mazowiecki czy Jerzy Buzek odchodzili po przegranych wyborach, ale przechodzili do historii jako ludzie, którzy wnieśli wiele do polskiej historii, czyli przeprowadzili reformy. Obawiam się, że już nie ma prawie takich polityków. Jeżeli się uprawia populistyczną politykę w kampanii wyborczej, to gdy przychodzi rządzić takiej formacji, jest ona w kleszczach populizmu własnej kampanii wyborczej. Ale z drugiej strony, jeżeli w to nie pójdzie, nie wygra wyborów. Też mamy taką sytuację. To, pani redaktor, ja dopuszczam przesunięcie akcentów, ale nie dopuszczam absolutnie politycznego oszustwa. Ja osobiście uważam, że społeczeństwo jest w stanie zrozumieć, że potrzebne są takie, takie i takie reformy. Tylko trzeba uczciwie ze społeczeństwem trzeba rozmawiać, to prawda? Traktować jak partnera. Jeżeli na przykład nie będziemy się zajmować ubezpieczeniami społecznymi, no to rozpadnie się nasz system emerytalny za 20 lat. Prognozy były ostatnio. Bo mamy takie, a nie inne prognozy demograficzne. Jeżeli, pani redaktor, jak ja słyszę, że najlepiej w tych byłych demoludach służba zdrowia działa w Czechach, to bardzo mi żal, jest mi bardzo smutno, bo Czesi wprowadzili taką reformę, jaką przyjął rząd Jerzego Buzka. Kasy chorych, współpłacenie miało mieć miejsce również i tak dalej. Czyli mechanizmy z jednej strony rynkowe, konkurencja w służbie zdrowia. Myśmy to zarzucili wszystko. Czesi to wprowadzili i to funkcjonuje całkiem przyzwoicie. Jednak trzeba, czy na przykład system edukacji, prawda? Wszyscy w tej chwili mówią, że efekty reformy edukacyjnej pana profesora Handkego, ministra edukacji w rządzie Jerzego Buzka, były bardzo dobre. Rozwalono całkowicie ten system, wrócono do poprzedniego. Czyli mamy do czynienia z antyreformami, mamy do czynienia z potrzebą zwiększenia demokracji w świecie polityki. Tutaj nie odbieram dobrze faktu, iż jak słyszę, to prezesi poszczególnych partii decydują, kto będzie kandydatem do Sejmu czy do Senatu z danego okręgu. No, poziomem demokracji, pani redaktor, mówię to z największą przykrością, wewnątrzpartyjnej my się zbliżamy we wszystkich partiach do czasów słusznie minionych, sprzed 89 nawet roku. Nawet w tej materii, jak widać. Odnoszę czasem wrażenie, że nawet w tamtych czasach silono się na wprowadzenie niektórych, w końcówce oczywiście tamtego systemu, mechanizmów wewnątrzpartyjnej demokracji. Natomiast w tej chwili tego nie ma. Tu jest potrzebna po pierwsze demokracja, tu jest potrzebna dyskusja w parlamencie. Ta dyskusja zanikła całkowicie. Głosują bloki, głosują wszyscy tak samo, wprowadza się nawet w sprawach
powiedzmy, które nigdy nie były poddane dyscyplinie, jak sprawy etyczno-moralne, prawda, czy problem aborcji, czy praw człowieka. Natomiast w tej chwili to jest maszynka do głosowania i to wielka szkoda. Przywrócenie mechanizmów demokracji, odpowiedzialnej debaty o stanie i przyszłości Rzeczpospolitej jest zdecydowanie konieczna. Natomiast to, z czym mamy do czynienia, to jest po pierwsze dominacja socjotechniki. Ja zastanawiam się, skąd ci panowie ministrowie obecni mają tyle czasu, żeby przez cały dzień często występować w telewizji i zapowiadać działania, które nigdy nie mają, że tak powiem, etapu wykonawczego. Pani poruszyła ten problem inwestycji. No przecież pan premier Morawiecki zapowiadał, gdy promował strategię odpowiedzialnego rozwoju, udział w inwestycjach na poziomie 25% PKB. Mamy nie wzrost, tylko spadek gdzieś w okolicach 16, tak. Prawda? To jeszcze jedna sprawa, a właściwie dwie, dotyczące naszych relacji z Komisją Europejską i pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Nie będę pana pytać o proces legislacyjny i o tę niemoc, która od 2 lat toczy polskim rządem, jeżeli chodzi o pozyskanie tych pieniędzy. Zapytam tylko o jedno. Gdyby udało się je pozyskać, to jak one pomogłyby polskiej gospodarce, PKB, inflacji? Bo oczywiście w tej chwili już coraz częściej też z obozu rządzącego słyszymy, to nie jest jakiś święty graal, spokojnie damy sobie bez nich radę. No więc jak to jest tak realnie? Jak bardzo one by były w stanie nam pomóc? Te pieniądze są bardzo potrzebne Polsce, natomiast ja mam wątpliwości, czy ta strategia, którą przyjęła znacząca część opozycji w parlamencie, czyli że pozwoliła procedować nad niekonstytucyjną ustawą, tak? Jest właściwa. Ja osobiście nie jestem optymistą. Nie sądzę, żeby tych pieniędzy udało się pozyskać, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość ma jednoznaczne stanowisko wobec większości zastrzeżeń Komisji Europejskiej do naszego systemu wymiaru sprawiedliwości. I dlatego też dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe, jak w rządzie, czyli w koalicji, może być partia, która jawnie kontestuje polski udział w Unii Europejskiej i tak dalej. Więc nie ma tu, nie można być w opozycji i nie można być w koalicji rządzącej. Także to dowodzi upadku polskiej demokracji. Obecność Solidarnej Polski, która ma prawo do formułowania własnych opinii, ale pod własnym szyldem politycznym i poza koalicją, która ma inne zdanie w tej materii. Także polityka jest sztuką zawierania kompromisów, które nie wymagają ofiary z zasad. Dlatego, że jeżeli naruszymy zasady, no to niestety to jest równia pochyła. Natomiast trzeba mieć tą świadomość, że nigdy po 89 roku z tak potężnym bałaganem w naszym państwie nie mieliśmy do czynienia. Przecież mamy do czynienia tutaj z jednej strony z większością, pozorną większością parlamentarną, która tworzy rząd, a z drugiej strony z niemożnością podejmowania istotnych decyzji. Interesujące w ogóle jest to, jak to się jeszcze wszystko trzyma. Ja to jest chyba kwestia po prostu przedsiębiorczości Polaków, którzy pani, zawsze w kryzysach dawali sobie świetnie radę. No, tak, powiedziałbym tak, że ten dom, który budowano po 89 roku, ma mocne fundamenty, że tego zegarka się nie da psuć, zepsuć całkowicie, pomimo tego, że próby czy usiłowania jego zepsucia są aż nadto widoczne od dłuższego czasu. To jeszcze jedna sprawa, jeśli pan pozwoli, bo to nie tylko kwestia KPO, bo mamy kolejny kamień milowy, czyli ustawa wiatrakowa. I tutaj znów gigantyczna awantura w samej koalicji, bo PiS nagle twierdzi, że zielona energia jest potrzebna, mówiąc wcześniej o tym, że nie możemy odchodzić od węgla, że jest go na 200 lat, pamiętamy to wszystko. Teraz premier mówi, że zielona energia jest super i że musimy wrócić do koncepcji ustawy wiatrakowej, bo przypomnę tylko państwu, że zmieniono ją tak, proszę poprawić mnie, jeżeli się pomylę, że nie można w tej chwili stawiać tych farm wiatrakowych w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości wiatraka od zamieszkanego terenu.
czyli właściwie w Polsce nigdzie nie da się ich postawić. To ma być zmienione, Solidarna Polska mówi nie. Mało tego, przekonywani byliśmy wszyscy, że wiatraki powodują, że kury nie znoszą jajek, że koty nie rodzą małych i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to już jest po prostu jakaś totalna paranoja. Panie redaktor, no wielokrotnie mówiliśmy o tym, że przyszłością Polski są odnawialne źródła energii, tak jak przyszłością całej Europy, że ja z zadowoleniem witam wszystko to, co rząd zrobił w zakresie promowania fotowoltaiki. Mamy 10 gigawatów mocy w instalacjach fotowoltaicznych i w większości prosumenckich. Mamy również dobre plany, które są realizowane rozwoju wiatraków na morzu, czyli offshore. Fotowoltaikę też zablokowano zresztą. Natomiast no tutaj broniłbym trochę administracji państwowej, dlatego że trzeba było ją przyhamować, dlatego że za szybkim rozwojem źródeł wytwarzania energii elektrycznej w fotowoltaice nie poszedł rozwój sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Tu są potrzebne potem inwestycje i tak dalej. Wiatraki, powiedziałbym, że jest to sabotaż. Przez ten sabotaż straciliśmy jakieś 5 do 7 gigawatów mocy, które mogliśmy uzyskać w efekcie planowanych przede wszystkim prywatnych inwestycji, czyli nie państwo by inwestowało, tylko przedsiębiorcy. Mielibyśmy w bilansie zdecydowanie więcej energii elektrycznej. Mało ludzi o tym wie, że już w tej chwili, na przykład w drugi dzień świąt, zapotrzebowanie na moc było na poziomie 17 tysięcy megawatów, a jakieś 8 tysięcy megawatów mieliśmy z odnawialnych źródeł energii. Wtedy i wiało, i świeciło, i mieliśmy znaczącą część energii wytwarzaną bez emisji jakichkolwiek toksyn. Myślę, że najlepszym podsumowaniem naszej rozmowy jest komentarz naszego widza, bo tutaj cały czas widzowie komentują to, o czym mówimy. I jeden z widzów napisał tak: po co nam wiatraki? Przecież za wiatr się nie płaci, no to co będą kraść? No, powiedziałbym tak, że jest to z jednej strony efekt lobby energetycznego, które może nie być zainteresowane, chociaż w tej chwili już jest coraz lepiej z tym. Natomiast zdecydowanie tu jest potrzebna konkurencja. Tutaj również w energetyce trzeba ten rynek energii elektrycznej postrzegać jako rynek europejski i tworzyć wszystkie mechanizmy, w którym bylibyśmy obecni na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej. To bezpieczeństwo energetyczne trzeba też postrzegać w perspektywie całej Unii Europejskiej i zdecydowanie Polska się powinna po pierwsze wpisać w politykę energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej, a poza tym politykę energetyczną, podstawowy dokument, powinien przyjąć Sejm ponad podziałami politycznymi w perspektywie 30 czy nawet więcej lat. Właśnie, wspomniał pan, że polityka to taki zawód, w którym chce się przejść do historii. Ja dzisiaj mam wrażenie, że polityka to raczej tylko zmiana parametrów prawdy, po prostu. Trochę tak to wygląda. Ja myślę, że dominacja tej socjotechniki i populizmu jest aż nadto widoczna. Trzymam kciuki, żeby w najbliższym czasie to się zmieniło. I mam taką nadzieję. Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. Panie premierze, bardzo dziękuję za wizytę bardzo u nas w studiu. Zapraszam już od razu na kolejną tematów. Nam pewnie niestety nie zabraknie w nadchodzącej przyszłości. To wszystko w dzisiejszym Ekspresie Biedrzyckiej. Bardzo państwu dziękujemy, przepraszając jednocześnie za usterki na samym początku, ale są wspaniali państwo, najcudowniejsi widzowie na świecie. Dziękuję bardzo, że tylu z państwa było z nami dziś. I oczywiście zapraszamy na jutro, na godzinę 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. Spokojnego dnia, do jutra.